2000 euro kary grzywny. Odebrane uprawnienia do prowadzenia pojazdów w Niemczech, jak również 12-miesięczna blokada skrócona na 6 miesięcy. Z takimi konsekwencjami zmierzył się nasz klient, kierowca zawodowy samochodów ciężarowych, który uciekł z miejsca wypadku. Ucieczka z miejsca wypadku w Niemczech jest poważnym przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 lub kara grzywny. Opowiem Państwu dzisiaj historię naszego kierowcy młodego, który od kilku miesięcy miał uprawnienia kategorię C plus E do prowadzenia właśnie pojazdów ciężarowych z naczepą i jechał, był w trasie, chciał zatankować pojazd, stacja, na której się zatrzymał, była dosyć mała, on jakby odjeżdżając, tak, zahaczył tyłem naczepy o dystrybutor paliwa i spowodował szkody na około 40 tysięcy euro. Odjechał z miejsca zdarzenia, bo tego nie słyszał, tak pan twierdził, tak? Byli świadkowie, kamery na stacji paliw nie funkcjonowały. Sprawa trafiła do sądu. Pan skierował się tutaj do kancelarii adwokackiej, z którą współpracujemy, pani dr Kamili Matis z Frankfurtu nad Odrą. Udało nam się wspólnie zmniejszyć szperę, czyli blokadę z 12 miesięcy na 6, dzięki temu też, że pan brał udział w seminarium w naszym gabinecie na temat zachowań ryzykownych w ruchu drogowym. Jak kierowca mógł uniknąć tego zdarzenia? Po pierwsze, mógł nie wjeżdżać w tak małe stacje paliw. Po drugie, mógł odczepić naczepę i zatankować pojazd bez naczepy. Po kolejne, mógł na przykład wysiąść z pojazdu i zobaczyć, ile ma miejsca. Co jeszcze mógł zrobić nasz klient? Jakie Państwo mają pomysły? Proszę podzielcie się w komentarzu swoimi doświadczeniami. Może być to cenna lekcja dla młodych stażem kierowców zawodowych samochodów ciężarowych. Jeżeli są Państwo w sytuacji jakiegoś zagrożenia w ruchu drogowym albo grozi Państwu utrata prawa jazdy lub uprawnienia zostały odebrane, zapraszam do kontaktu z naszym gabinetem psychologicznym Malolepsza Praxis. Pomagamy w takich sprawach.